naszego podcastu Każdy z Każdym posłuchasz tylko w aplikacji MP Go. Grała Liga Narodów. O tym wszystkim, co wydarzyło się dzisiaj, porozmawiamy sobie przez najbliższe kilkadziesiąt minut. Skupimy się głównie na tym, co wydarzyło się dzisiaj w meczu Węgry-Włochy, bo Węgrzy po tym, jak wydawało się, że biją wszystkich jak idzie, że awansują do Final Four, no to dzisiaj niestety wyłożyli się na własnym obiekcie, niestety oczywiście dla siebie, bo Włosi się cieszą. Włosi dołączają do Holandii i Chorwacji i czekają na czwartego rywala, jeżeli chodzi o turniej finałowy. A my mamy, no skoro jest trzech finalistów znanych, to mamy też trzech gości w studio. Marcin Bożencki, dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. Piński. Dobry wieczór. Tych gości już na pewno znacie z naszych programów, a Mariusza Łonierzyskiego możecie znać, kojarzyć przede wszystkim z gry na Węgrzech. 3 lata dla Wasza Rzesce, 78 spotkań. Cześć Mariusz. Witam. Możecie go też kojarzyć z magazynu Lig Egzotycznych o Węgrzech, który robiliśmy sobie już jakiś czas temu, to trochę zleciało. Tak. Ale fajnie, że dzisiaj możemy sobie znowu porozmawiać trochę o węgierskiej piłce. Mariusz, śledzisz cały czas to, co się dzieje na Węgrzech, nie tylko jeżeli chodzi o Wasza Rzesce, ale także i o reprezentację. Tak, miło widzieć znowu, gościć u Was w nowej scenerii. Widzę, że się rozwijacie, wszystko fajnie. Tak jak wspomniałeś, no nie da się nie zauważyć dobrych wyników w reprezentacji Węgier. To, co robili przez ostatnie kilka meczów, tak naprawdę no, wszyscy im kibicowaliśmy, żeby tylko to fajnie się zakończyło. No niestety, tak jak tutaj zostało wspomniane, dzisiaj się wyłożyli. Myślę, że troszeczkę może psychicznie nie wytrzymali tego balonika, tej presji, tego balonika, który został napompowany. No ale co, ale myślę, że powoli odradza się ta piłka węgierska reprezentacyjna, idzie to do przodu pod wodzą fajnego trenera Marco Rossiego, więc trzymamy kciuki. Myślę, że będą mieli kibice węgierscy dużo pociechy. Mhm. Marcin, dzisiaj Węgrzy jednak tak jak nas zachwycali, może imponowali przede wszystkim grą w defensywie, tak dzisiaj mam wrażenie, że to był ich najgorszy mecz, jeżeli chodzi o grę pod własną bramką, bo do ofensywy to bym się nawet nie przyczepiał, bo oni stworzyli sobie dzisiaj naprawdę kilka świetnych sytuacji. To, co robił Donnarumma w bramce, to jest naprawdę klasa światowa, ale te dwie bramki stracone po naprawdę bardzo prostych, indywidualnych błędach. No właśnie, nie były to problemy systemowe, nie wynikały z jakiejś beznadziejnej taktyki obranej przez trenera Rossiego, natomiast namnożyły się problemy indywidualne i to u piłkarzy, u których raczej by się tego byśmy się nie spodziewali. No już w pierwszych minutach Peter Gulacsi, który jest raczej symbolem solidności i tego, że może broni bez fajerwerków, w taki bardzo, powiedziałbym, pragmatyczny sposób. On unika interwencji takich na notę spektakularnych, to jednak tych błędów popełnia relatywnie niewiele i on już sam Gulacsi chyba 2-3 razy może na przestrzeni meczu wprowadził sporo nerwowości. Do tego błąd właściwie chyba Soloja, potem też Nodzia w tej bramce na 0-1. No sporo takich obcinek, mówiąc kolokwialnie, indywidualnych, które sprawiły, że nawet jeżeli ten zespół był ustawiony, bo grał w tym swoim takim charakterystycznym ustawieniu, w defensywie grali właściwie piątką, 5-3-2, dosyć płasko, blisko formacjami, no to jednak te błędy indywidualne sprawiały, że Włosi dochodzili do sytuacji strzeleckich. Gianluigi Donnarumma, 23 lata, ponad 300 spotkań już w seniorskiej piłce. 335 bodajże liczyłem? Chyba tak, to już 335 w seniorskiej piłce. Jak będzie mu się chciało grać tak do 38 roku życia, powiedzmy, to będzie jakiś rekord światowy, jeżeli chodzi o liczbę spotkań rozegranych przez tego golkipera, Tomku. I dzisiaj no absolutnie jeden z najlepszych meczów w ostatnim czasie tego piłkarza, bo to, co dzisiaj wyczyniał, to jest naprawdę szapoba. Już jakiś czas temu, myślę, że po Euro 2020, bo pamiętajmy, że to jest najlepszy piłkarz mistrzostw, które Włosi wygrali, czyli ta jego kariera już te parę miesięcy temu, 14-15 miesięcy temu była już na szczycie i można było obstawiać, że to będzie drugi bramkarz w historii, który wygra złotą piłkę. I nadal myślę, że po takim meczu widać, że ten potencjał na taką nagrodę jest. No cóż, no miał gorszy okres,
No ale wiadomo, że to jest kawał bramkarza. No, oczywiście jest na tej pozycji kilku znakomitych, ale Donnarumma, kiedy już wyprostował swoje ścieżki w Paryżu, no było sporo tych zawirowań z tym przejściem z Milaną, co na pewno trochę mu zaszkodziło i reputacji we Włoszech. No ale po takim meczu jak ten ją odzyskał, przecież pamiętajmy, że Donnarumma we Włoszech, no po Euro, a nawet w czasie Euro 2020, kiedy te mecze odbywały się w Rzymie, to zdarzały się gwizdy pod jego adresem. Bo kibice nie mogli mu wybaczyć, że właśnie w takich okolicznościach, tylko w pogoni za pieniędzmi, jeszcze kuszony przez żyjącego Mino Raiolę, opuszczał ojczyznę i przenosił się do Paryża. Ja niezmiennie mam w przypadku Donnarummy takie wrażenie, że taki jak jest fenomenalny na linii i potrafi dokonywać cudów, które dzisiaj widzieliśmy, to troszkę jest chyba niepewny cały czas przy dośrodkowaniach. Jednak jak wychodzi... I dzisiaj też była taka sytuacja. Tak, takie mam wrażenie, że ilekroć go widzę, to... Nawet dwie. To tak, to te wyjścia do piłek posłanych z bocznych sektorów, tych górnych piłek, troszkę problem sprawiają, co pewnie jest o tyle zaskakujące, że atrybutami fizycznymi powinny być stworzone do walki z napastnikami, bo jest wielki, dużo waży, jest szeroki, więc nie powinien mieć problemu w walce w powietrzu. No, ale to jeszcze jest... młody, także, to jest niedoświadczony. Element do poprawy, to jest niesamowity potencjał, no, zresztą ten mecz, no fajnie, że on wrócił, no fajnie, że wrócił, bo wokół niego było, bo to jest generalnie człowiek bardzo taki, wygląda groźnie, ale no taki dobry gigant, jakbyśmy wzięli taką nomenklaturę z bajek i dużo takich złych emocji wokół niego się nagromadziło, trochę niezasłużenie i fajnie, że teraz będzie się o nim mówiło raczej pozytywnie, bo dzisiaj bardzo mocno wprowadził Włochów do Final Four w czerwcu w Holandii, ten turniej. Chorwacja, Holandia, dzisiaj Włosi, no i jutro czekamy na kogoś z pary Hiszpania, Portugalia. To będzie naprawdę niezły skład, mocna ekipa. Tak, ale myślę, że no, dzisiaj Włosi też no, dobrze zagrali. Generalnie no, ten dwumecz wrześniowy to wypadł dla nich bardzo, bardzo pozytywnie. Dobrze, ponieważ wiedzieli, jak Węgrzy zagrają. Wiedzieli, że Węgrzy to nie jest drużyna, która będzie unikała gry od tyłu, bo Marco Rossi ich nauczył, żeby grać odważnie, żeby wyprowadzać tę piłkę nie tylko prostymi środkami do środkowego napastnika Adama Szoloja. I oni wiedzieli, że Węgrzy oczywiście będą tak próbowali, ale też nie mają takiej jakości. Będzie można wymuszać te błędy i w taki sposób zdobyli pierwszego gola. To było, myślę, że... zaplanowane. Już od początku grali bardzo, bardzo wysoko, bardzo agresywnie. Myślę, że nieprzypadkowo też Mancini zdecydował się na dwóch bardzo mobilnych napastników, czyli Nyonto i Raspadori, zostawiając na ławce Scamacca, czyli postawił na szybkość, na dynamikę, na wysoko podchodzącego Barella i to poskutkowało. Ale właśnie przy 1-0. W doliczonym czasie gry, tak w ostatnich sekundach, była taka scenka, kiedy jeszcze wydzierał się przy linii na Scamacca i kazał mu presować obrońców, to był taki symbol tego spotkania. Mariusz, o Węgrach musimy trochę pogadać, bo co prawda oni do Final Four się nie zakwalifikowali, chociaż dzisiaj wystarczył im tylko remis. Wystarczyło zremisować to spotkanie i to oni kosztem Włochów awansowaliby do tej najlepszej czwórki, ale i tak należy ich pochwalić za to, co zrobili. 4-0 na wyjeździe z Anglią, 1-0 teraz z reprezentacją Niemiec. No dzisiaj może trochę rzeczywiście ta presja, kiedy trzeba było już, kiedy cała Europa patrzyła na to, czy rzeczywiście oni to zrobią, no to temu nie sprostali, ale i tak myślę, że jest za co chwalić Węgrów. Jak najbardziej. No myślę, że ten mecz dzisiaj pokazuje, że to jeszcze nie jest jednak taka drużyna, na którą można liczyć w każdym spotkaniu. No jeszcze nie, być może nie jest taka dojrzała, żeby taką presję wytrzymywać, kiedy wszyscy na nich patrzą. Aczkolwiek no też sobie zdajemy sprawę, że oni nie mają też jakichś mega gwiazd. No nie oszukujmy się. Szoboszlai, który tutaj rozmawialiśmy przed programem, troszeczkę jego ta kariera wyhamowała, może, ale jest jeszcze młody, jeszcze wszystko przed nim, to jednak na tą chwilę myślę, że jest największą gwiazdą. Dzisiaj ciągnął ten zespół, próbował kontrataków, fajne 2-3 akcje zrobił, po których Węgrzy mogli strzelić bramkę, mogli strzelić dwie bramki tak naprawdę i tylko jakieś kosmiczne interwencje Donnarummy, zwłaszcza tutaj w 50 minucie sobie wynotowałem, trzy obrony. Także to jakieś w ogóle niespotykane rzeczy się działy. Ale myślę, że trochę szkoda tych Węgrów, bo to był taki powiew troszeczkę takiej świeżości. Ktoś inny by się gdzieś znalazł wyżej w tej Lidze Narodów i to dla piłki nożnej, dla europejskiej byłoby fajne, gdyby oni tam się zakwalifikowali. No Węgrzy chyba pokazali, jak należy grać z tymi wyżej notowanymi rywalami. Z pomysłem, bo
Nawet mimo tego wysokiego zwycięstwa 4-0 z Anglią, oni nie poszli z nimi tak totalnie na wymianę. To ten pomysł na grę w defensywie, to jest myślę klucz do tych dobrych wyników reprezentacji Węgier. Tak, ja będąc na Stadionie Narodowym, kiedy Polacy grali z Węgrami, już widziałem Węgrów dobrze zorganizowanych w defensywie. Już to ustawienie kompaktowe, gdzie fajnie przesuwali, gdzie zamykali te strefy w defensywie, to rzucało się w oczy, nie wybijali piłek, starali się grać do bólu wyjściem z podaniami i tak dalej, i tak dalej. I ja już widziałem w tym meczu zalążek tej dobrej gry. Wiemy dobrze, że no bramki zdobywają napastnicy i ofensywni, ale trofea zdobywa defensywa, więc Marco Rossi wyszedł od tego, zresztą nie dziwię mi się, bo włoska piłka słynie z tego. No i tak naprawdę widać było do tej pory tą grę defensywną bardzo dobrą. Dzisiaj no trochę błędów się przytrafiło. No, tak jak powiedziałem, no jeszcze nie jest ta forma może ustabilizowana, no ale myślę, że Węgrzy nie mogą tutaj narzekać. Myślę, że powinni być dumni ze swojej drużyny z tych ostatnich meczów. Mhm. A ty pamiętasz jeszcze kogoś z czasów twoich, z tej reprezentacji Węgier, z tej dzisiejszej? Ktoś się przewinął wtedy przez Ligę Węgierską, jak ty grałeś? Nie kojarzę. Nie kojarzę już z chyba tego względu. Są zbieżności nazwisk. Mhm. Grał Adam Noć, ale to chyba nie był ten Adam Noć, który obecnie... No trochę lat upłynęło, więc... No tak, też drugie moje pytanie było takie, czy masz jeszcze w ogóle tam kontakt z kimś na Węgrzech? Obecnie się porywały te kontakty. Zupełnie inna drużyna, zupełnie inni ludzie. Z tego co wiem, to jeszcze kapitan jest w sztabie szkoleniowym i dyrektor sportowy. Mówisz, w twoim klubie byłem. Tak, oczywiście. Mhm. Więc tutaj... Ale zamierzam odnowić, pojechać. No tak, sukcesy przeszły, to teraz pojedzie, teraz zobaczy. Nowy stadion, awansowali do ekstraklasy węgierskiej, więc no, myślę, że fajnie by było wpaść na jakiś mecz i obejrzeć. Ty cały czas grasz w piłkę, ty cały czas jesteś aktywny, a widziałem, że Waszarz radzi sobie średnio, jeszcze nie wygrał meczu w tym sezonie, jako jedyny zespół w lidze, więc tam kto wie, może byś się jeszcze przydał na defensywkę. No nie wydaje mi się, ale... Pół żartem, pół serio. Natomiast no, wracając do tego dzisiejszego spotkania, Tomku, Włosi w takiej formie, ja wiem, że to jest gdybologia, ja wiem o tym, ale czy Włosi w takiej formie na Mistrzostwach Świata, gdyby grali w listopadzie, co ty myślisz o tym, o tej reprezentacji? Nie, no to nie namówisz mnie na takie prognozy. Ja już drugi raz się namawiam na takie gdybanie. W ostatnim programie było podobnie. Oni zapłacili karę oczywiście za to, co sami rozrabiali. Tutaj nikim niczego nie ukradł. Nikt ich nie oszukał, tylko po prostu sami są sobie winni, koncertowo to wszystko spartolili. I teraz jakby domknęła się klamra, bo właściwie wszystko to, co złe zaczęło się dziać, też psuć w reprezentacji Włoch, zaczęło się od Final Four, które organizowali u siebie, czyli tam przegrane też bardzo ostrzyli sobie apetyty na to, że wygrają półfinał, znajdą się w finale i zdobędą, dorzucą kolejny tytuł, może mało prestiżowy w porównaniu do Euro 2020, ale jednak. No i tam się to wszystko zacięło. No a teraz z kolei stworzą legendę, historię wokół tego najbliższego Final Four, że nie będzie ich na Mistrzostwa Świata, no ale czyli wokół takiej małej rzeczy zaczną budować coś właśnie na zasadzie jakiegoś renesansu, odrodzenia, ale to widać, bo to, co podobało mi się oprócz wyników reprezentacji Włoch, no bo za te wyniki no to najczęściej chwalimy, zwłaszcza kiedy są to zera, no bo do tego się przyzwyczailiśmy, ale że pojawił się jakiś taki nowy duch, bo pojawiły się też informacje, na co narzekał nawet Roberto Mancini, takie wrażenie było publiczne, że w tej reprezentacji przestało się wielu zawodnikom chcieć grać, przyjeżdżać, uciekali w kontuzję, jakieś takie drobnostki, jakieś alibi, usprawiedliwienia, że nie przyjadą. Tutaj też przecież ta liczba nieobecnych pokazywała się przy meczu z Anglią była duża i pewnie wielu zawodników, gdyby to był jakiś mecz o stawkę, to by w te kontuzje nie uciekło. No, a ci, którzy zagrali, i zarówno w meczu u siebie, jak i dzisiaj w Budapeszcie, no pokazali, że im się chce, że to są taki no wielkim wygranym na pewno jest Di Marco. Mhm. Na pewno jest Di Marco nie tylko z powodu dzisiaj strzelonego drugiego gola, ale to jaką grę pokazał. Przecież to mówimy o zawodniku, który nie jest podstawowym graczem Interu Mediolan. I akurat no on takim wydaje mi się być symbolem tego dwumeczu. A ktoś przegrał sobie coś na dłuższą metę po tym zgrupowaniu? Ktoś zawiódł? Z tych, którzy
No wydaje mi się, że coraz bardziej ta reprezentacja Włoch może obywać się bez Jorginho. Takie mam wrażenie, że on tak, kiedy jeszcze na Euro 2020 mówiliśmy o nim jako liderze, przywódcy, to tak trochę sprzeciętniał, trochę wtopił się w tło i wydaje mi się być zastępowalny, że na tę pozycję, nie chcę tutaj już tak uciekać do polskiego wątku, ale że na tę pozycję już przydałby się ktoś taki grający w sposób bardziej może nowoczesny. Mm-hmm. Marcin, do Niemiec też przejdziemy, spokojnie, także bądź spokojny, ale też kilku Węgrów gra w Bundeslidze, kilku znajomych. Padło nazwisko Szoboszlaja, chyba dzisiaj najlepszy zawodnik reprezentacji Węgier na boisku, bo rzeczywiście momentami dwoił się i troił, próbując tę akcję napędzać. Tak, natomiast zgadzam się, że rzeczywiście ta jego kariera może nie toczy się w takim tempie, w jakim oczekiwalibyśmy, kiedy przenosił się z Salzburga do Lipska. Oczywiście na początku miał problemy zdrowotne, bo on po transferze bezpośrednio właśnie przyszedł już z urazem, ten uraz się pogłębił, więc tak naprawdę pierwsze pół roku miał z głowy, natomiast potem no miał ponad rok do dziś, żeby wywalczyć sobie miejsce w składzie i być gwiazdą Lipska. Ma z tym duży problem. Dotychczas był częściej jokerem, teraz troszeczkę się to zmienia, trenera zmienia, natomiast no nie jest to piłkarz, który spełnia oczekiwania w piłce klubowej. Spodziewałem się po nim coraz więcej, latem zresztą pojawiały się takie spekulacje, że może warto gdzieś oddać na wypożyczenie, żeby jednak grał regularnie. Pamiętam, że przewijał się chyba temat Realu Sociedad, natomiast no to wszystko okazało się być plotkami i został w tym Lipsku, ale to jest taki sezon, który myślę, że troszeczkę wskaże i jemu drogę, i jego przełożonym, czy warto na niego stawiać, czy może rzeczywiście rozsądnie będzie się rozstać. No tak jak mówię, teraz może nie tyle, że wywalczył miejsce w składzie, co po prostu mieści się w koncepcyjnego trenera Marco Rose, który doskonale zna go też z czasów wspólnej pracy w Salzburgu. To też jest trochę taki, bym powiedział, dziwny piłkarz, taki trudny do zdefiniowania. Niby piłkarz, oczywiście no piłkarz ofensywny, bardzo dobre warunki fizyczne, świetna technika, ale mam wrażenie, że czasami troszeczkę tak nieradzące w grze kombinacyjnej. Też dzisiaj tak pół żartem, pół serio mówiliśmy, jak oglądaliśmy ten mecz, że piłkarz, który woli uderzać z 30 metrów niż z 20, jak miał ten rzut wolny gdzieś tam z 17-18 metrów, może kapkę dalej. On jednak lepiej się czuje, jak jest troszkę większy dystans do bramki, jak można dać piłce czas, żeby się wzniosła i spadła, bo to jego takie uderzenia są bardzo charakterystyczne, tym prostym podbiciem, takie a la Cristiano Ronaldo wczesny. Ale robi wrażenie, muszę powiedzieć, że ja tak nie oglądam na co dzień Szoboszlaja, bardziej od święta, jak ta piłka jednak odchodzi od tak. Jego stopy, że jest to inna jakość, w sensie lepsza, że nie każdy to ma i to mu nadaje taką wyjątkowość. To jest jakby fajne w jego grze, że to w każdym zagraniu widać tę inną technikę, to nie tylko strzał, ale też dośrodkowanie, ta parabola piłki, ten sposób jej poruszania tak, się tak. Jest taki bardzo charakterystyczny. No widzisz, jak ta piłka leci po uderzeniu i wiesz, że to on kopnął. Mhm. Dzisiaj było takie dośrodkowanie z rzutu wolnego z prawego skrzydła, kiedy dośrodkowanie tak strzał. Tak taki trochę strzał wyszedł, ale rzeczywiście no, momentami się zachwycaliśmy dzisiaj, jak grał ten piłkarz. Donnarumma tam chciał wyjść do tego dośrodkowania. Tak. Robił 2-3 kroki i zobaczył, że to nie ta półka, aha. Bo dośrodkowanie było przed niej marki. Zgranie na przedpole i tam była sytuacja do zdobycia bramki, niestety zblokowane, ale to był przykład, gdzie widać było ta stopa ułożona. Mhm. Poprowadził też fajny kontratak w drugiej połowie, gdzie ograł dwóch zawodników na wślizgu, zagrał do boku potem i z tego właśnie mieliśmy sytuację, gdzie trzy razy dobijali. To też była jego akcja rozpoczęta i to w takim dosyć spektakularny sposób to zrobił. No trochę brakuje też w ofensywie Węgier, na to też mówiliśmy, jakby no, tutaj tak krawiec kraj jak Materii staje, więc z tych piłkarzy, których ma Marco Rossi, musi kombinować. No, ewidentnie brakuje też Szoboszlajowi takiego piłkarza, z którym mógłby sobie troszeczkę szybciej pograć, może na jeden kontakt, bo rzeczywiście on wyprowadzał dzisiaj czy kontrataki, czy starał się napędzać tę akcję, natomiast no mimo wszystko jego partnerzy boiskowi w tej ofensywnej formacji mocno stają w niego technicznie, nawet jak tam próbował sobie Solojem z przodu pograć, no to wiem, jakim piłkarzem jest Solo, jest no tak, mocno surowy. Więc ciekawe, kogo oni teraz wymyślą, tak? No bo mają tego Adama, który wygląda tak... Jak rugbysta. Jak rugbysta. Tak, no fizycznie no, dużo gorzej niż Solo, który oczywiście jest bardzo przydatny tej reprezentacji od strony takiej pewnie liderowania, charakteru, bo umiejętności piłkarskie, no to wszyscy się pewnie zgodzimy, że są mocno, mocno ograniczone, czy też już w kontekście reprezentacyjnym trzeba użyć, by czasu przeszłego były.
I no tutaj będę też patrzył z ciekawością przynajmniej na Węgrów, jak oni poradzą sobie ze znalezieniem napastnika. Natomiast oczywiście no, co do tego Szoboszlaja, no bo na nim się koncentruje największa uwaga, no to myślę, że gdyby on zagrał bardzo dobry mecz, to Węgrzy by tego meczu nie przegrali, no bo Węgrzy pokazali, myślę, że w tym meczu no to, z czego są znani i jakie sprawiają kłopoty, czyli jest to żywioł, jest to siła, jest to waleczność. No i teraz, żeby było jeszcze coś więcej, no to muszą te największe indywidualności właśnie zagrać na swoim bardzo dobrym poziomie w postaci asysty, w postaci gola. No i dzisiaj tego Szoboszlaja trochę im właśnie w takim wydaniu lepszym, nie tylko dobrym, zabrakło. Ja myślę, że jednak Donnarumma, wiesz? Ja myślę, że jednak mimo wszystko no ale... Donnarumma, bo Szoboszlaj dzisiaj się naprawdę wyróżniał i mam wrażenie, że jakby tam stał ktokolwiek inny między słupkami, to Węgrzy coś by strzelili. Tam byłby przynajmniej... Nie, no na pewno, no przecież takich sytuacji jak Stylesa, ta główka po akcji rozpoczętej przez Szoboszlaja, no to... No to zwykły bramkarz nie broni. To nie broni, to co do tego pełna zgoda. I pewnie jeszcze jedna taka była sytuacja z tą strzelaniną w polu karnym, kiedy też można było się trochę pogubić i wszystko kończył strzałem z bliskiej odległości ten Szoboszlaj. Ale mimo wszystko, bo to trochę tak jak wczoraj ze Szczęsnym, że też Szczęsny oczywiście bronił bardzo dobrze i wpłynął znacząco na wynik, ale byli też zawodnicy z pola i generalnie drużyna, która też przyczyniła się do tego, że wynik był taki, a nie inny, nie tylko bramkarz. To jest oczywiste. Jeszcze odnośnie tego Adama, tego rugbysty, on gra obecnie w Korei Południowej, w klubie Ulsan Hyundai i tam jest też stary znajomy z Ekstraklasy, z Legii, Wako Kazajszwili. Tam się odnalazł, więc są kolegami klubowymi panowie. No i rzeczywiście Węgrzy być może... No generalnie jak przejdziemy sobie tę kadrę reprezentacji Węgier, jeśli rozpiszemy ją nie nazwiskami, a klubami, w których grają ci piłkarze, to tym mocniej myślę, że docenimy to, jakie oni wyniki osiągali. Tak, bo tam nie ma takich... Szału nie ma. Nie ma, wiecie... Czy jest pewien kręgosłup no, zbudowany na piłkarzach Bundesligi czyli Gulacz, tak. Orban, Szoboszlaj i Szoboszlaj, który właściwie się żegna z reprezentacją, więc jakby część tego kręgosłupa się wykruszy. Natomiast no, są mimo wszystko obudowani piłkarzami raczej w gruncie rzeczy dość przeciętnymi. Liga turecka, Liga holenderska, Liga szwajcarska dwa razy się przewija MLS, więc... No to są wszystko takie... Tam jednak brakuje takiej gwiazdy, gdzie powinien, nie wiem, jeden zawodnik grać w lidze hiszpańskiej, we francuskiej, może w najlepszych klubach. No myślę, że tacy zawodnicy pociągnęliby tą reprezentację na jeszcze wyższy poziom. Dzisiaj to, co powiedzieliście, myślę, że tu obrońcy nie sprostali zadaniu. Zagrali dużo gorzej niż ofensywni. Ofensywni nie strzelili bramki, okej, ale stworzyli sobie sytuację, mogli Węgrzy coś tam wrzucić tym Włochom. No a przy takich prezentach i przy takich błędach, jakie dzisiaj się zdarzały Węgrom z tyłu, no nie da się wygrać z Włochami, tak? Pierwsza bramka zdecydowanie kiks Adama Nodzia, druga bramka złamana linia spalonego. I w konsekwencji bramka. Dlatego mówię, ofensywni dzisiaj zagrali fajny mecz. Defensywa dzisiaj się nie popisała. No i ten Donnarumma, który dzisiaj wyciągał wszystko. No ale z drugiej strony, gdyby było dobrze uderzone, no to nawet on by nic nie poradził, więc... To prawda, ciężko. Ale u Węgrów też warto podkreślić, że idzie to nowe, że są ci zawodnicy nie tylko, się akurat kończył jeden z najbardziej doświadczonych, ale nie wyszedł z kolei mecz i specjalnie nie ma go za co chwalić, ale warto podkreślić i zaznaczyć, że był zawodnik z rocznika 2003, ten Keres, wahadłowy, który gdzieś tam wychowywał się w Milanie, a teraz przeszedł do Ligi Holenderskiej, do AZ Alkmaar, gdzie gra regularnie i wydaje się, że ciekawa przed nim jest perspektywa. No Szoboszlaj to ciągle jest bardzo, bardzo młody zawodnik. Gdyby przecież teraz wchodził do reprezentacji, to byśmy powiedzieli, warto zwrócić na niego uwagę, a przecież on już w tej reprezentacji trochę tych meczów zaliczył. Tak, już obecny jest w tej dużej piłce i rzeczywiście, jeżeli mówimy o takim piłkarzu, który miałby grać gdzieś w Hiszpanii, powiedzmy, to pewnie jemu jest najbliżej. No, technika użytkowa znakomita, ale jeszcze trzeba zrobić ten kroczek do przodu. Będziecie mogli zadzwonić do nas, za momencik włączymy telefony. Jeszcze informacja dla was, Kanal Plus Online przez pierwsze 3 miesiące w promocyjnej cenie 20 zł
więc korzystajcie póki jest. Oczywiście wszystkie szczegóły znajdziecie w opisie do tego filmu. Zaraz sobie włączymy telefony, a pogadamy jeszcze o tym, co wydarzyło się w drugim meczu tej grupy, bo tam się zrobiło meczycho. Dość niespodziewanie. Anglicy zremisowali z Niemcami 3-3. Do tego spotkania Anglicy mieli jedną bramkę zdobytą. Mało tego, z rzutu karnego w tej Lidze Narodów. San Marino chyba miało taki też bilans, mniej więcej jak właśnie Anglia. Ale dzisiaj Anglicy się w końcu rozstrzelali, mimo tego, że przegrywali już 0-2. Szalone spotkanie dzisiaj w Londynie. Natomiast no, nie uchroniło to Anglików od spadku z tej dywizji. Pewnie mało kto wskazywałby właśnie te reprezentacje przed rozpoczęciem tej Ligi Narodów na to, że taki los ich po prostu spotka. No nikt, ja bym nie wskazał. Wskazałbyś pewnie Węgrów. No siłą rzeczy, no wiadomo, że zawsze są jakieś niespodzianki, czy to na Mistrzostwach Świata, czy kiedy wydaje się, że jak jest losowanie, no to z pierwszego i z drugiego koszyka awansują, a trzeci i czwarty skazani na pożarcie. Ale no tak, no ale myślę, że no w końcu ten potencjał musiał się uwolnić u Anglików ofensywno, bo przecież mają tych piłkarzy. Tak swoją drogą, ciekaw jestem, czy gdyby ten mecz zakończył się takim wynikiem, jaki w pewnym momencie był, czyli 0-2, czy wokół Southgate'a by zrobiło się naprawdę gorąco, czy tam doszłoby do jakichś takich radykalnych przed mundialem jeszcze? Tak, jeszcze przed mundialem. No ale to już raczej możemy o tym zapomnieć, bo ten remis właściwie no, powoduje, że Anglicy w miarę spokojnie mogą przygotowywać się do startu w mistrzostwach. Pożar ugaszony. A Niemcy, jak podchodzili do tego spotkania w Niemczech? A szczerze mówiąc, atmosfera nie jest za wesoła wśród kibiców, czy ogólnie w Niemczech. Troszkę ostatnie mecze przywodzą na myśl te mroczne czasy schyłkowej epoki prowadzenia tej drużyny przez Joachima Lewa, czyli zespół grający bez pomysłu, dosyć statycznie. Hansi Flick miał wprowadzić sporo świeżości. Rzeczywiście ta świeżość jakby przez długi czas jego trenowania i prowadzenia niemieckiej reprezentacji było widać. Natomiast ostatnio rzeczywiście coś przestało trybić. No ta gra taka jest bardzo, bardzo mówię, czytelna, powolna, ślamazarna. Tego meczu nie oglądałem, no bo skupialiśmy się na Węgrach. Natomiast tego, co czytam, to i tak mimo tego remisu 3-3 Niemcy wyglądali znacznie lepiej stricte piłkarsko od Anglików. No, bardzo ważne pewnie w kontekście formy reprezentacji Niemiec na Mundialu będzie to, w jakiej formie będą piłkarze Bayernu Monachium, którzy oczywiście stanowią bardzo ważny element tego zespołu, ale tak jak mówię, ten okres od zakończenia teraz Ligi Narodów do startu Mistrzostw Świata w Katarze, no nie będzie najłatwiejszym okresem dla Hansiego Flicka. Oczywiście jakby celem nadrzędnym w najbliższych latach jest to, żeby wygrać po prostu Mistrzostwa Europy w 2024 roku, które będą rozgrywane w Niemczech. Jakby to jest najważniejsza misja Hansiego Flicka, natomiast no, jakiejś kompromitacji, blamażu nikt nie będzie na mistrzostwach przyjmował z uśmiechem, bo tak jak mówię, mimo wszystko personalnie ta drużyna jest bardzo mocna. No i sporo spotkań pod dowództwem Flicka wyglądało dobrze. Mhm. Japonia, Kostaryka, Hiszpania to są rywale Niemców. Przed mundialem zagrałem jeszcze sparing z Omanem. Tak pewnie pod tę Japonię, taka imitacja ma być. Natomiast taka grupa, no z jednej strony Niemcy oczywiście będą faworytem wraz z Hiszpanami, ale też niebezpieczna. No, myślę, że tutaj absolutnie nie grupa z Koreą Południową, Meksykiem i Szwecją, jeżeli dobrze pamiętam, na ostatnich mistrzostwach świata miała być grupą, w której Niemcy zapewnią sobie awans po dwóch kolejkach, a tak naprawdę po dwóch chyba to był jeszcze, w drugiej chyba był mecz ze Szwecją, ten uratowany po pięknym strzale Krosa, natomiast potem chyba w trzeciej kolejce kompromitacja z Koreą Południową. No właśnie, więc w Niemczech myślę, że pomni tego, co się tam wydarzyło, nie będą lekceważyć rywali. Mariusz, Węgry, dla ciebie ten bliski kraj, 3 lata tam spędzone, pojechałeś tam też w kompletnie innych czasach oczywiście, bo dzisiaj ta piłka węgierska zrobiła na pewno większy przeskok. Piękny stadion też w Budapeszcie. No, ty obiekty na Węgrzech wspominasz trochę gorzej, z tego co wiem. Tak. Infrastruktura zdecydowanie była gorsza. Te stadiony, które oglądaliśmy jeszcze za poprzedniej mojej tutaj wizyty u was, być może nieduże, ale takie fajne, funkcjonalne i nowoczesne, nadają troszeczkę większego prestiżu tej lidze, bo rzeczywiście jak ja tam byłem, no to kilka było tylko takich fajnych stadionów, a reszta no, to taki głęboki PRL, że tak powiem, więc to dobrze, że poszło to do przodu. Tam spółki Skarbu Państwa i państwowe dużo wykładają pieniędzy na futbol. W związku z czym no, myślę, że jeśli infrastruktura ruszyła, jeśli te akademie zaczęły działać,
to też napędza reprezentację, bo to siłą rzeczy jedno z drugim jest powiązane, wobec czego to, co teraz dzieje się w piłce węgierskiej reprezentacyjnej, myślę, że to jest pokłosie tym, że to zaczyna funkcjonować tak, jak w Europie funkcjonuje, więc oby to szło w dobrym kierunku, no i czekamy na jakieś objawienie drużyny węgierskiej. Była chwila jakiejś tam Ferencvaroszu w Lidze Mistrzów, no ale to taka tylko kometa. Jednorazowy wyskok. Dokładnie. Zawsze ciekawi ludzi, jak się zarabiało wtedy na Węgrzech, bo to też jest, myślę, taki temat. Co cię skłoniło w ogóle, żeby wyjechać do takiego kraju, gdzie, no, nie oszukujmy się, tam chyba raczej warunków jakichś kosmicznych nie dostałeś. Zarabiam miliony. Aha, no ale nie, to takie miliony... W forintach były to miliony grube. No rzeczywiście, no ja tam nie pojechałem odkładać na emeryturę, bo tak naprawdę pojechałem w wieku 32 lat, więc chciałem sobie gdzieś pograć na w miarę najwyższym poziomie dla mnie. No i stworzyła się możliwość pogrania na Węgrzech w najwyższej klasie rozgrywkowej. Skorzystałem z tego, bo miałem też opcję Cypru drugiej ligi. Więc na pewno, o ile teraz ci Węgrzy, czy tam nawet Polacy, gdzieś tam możemy ich znaleźć w drugiej lidze, czy wcześniej jeszcze gdzieś tam w pierwszej ktoś się przewinął, no tak wtedy ja byłem zupełnym objawieniem, więc moja gra była na pewno jakoś tam obserwowana przez Węgrów, no bo z Polski był tylko Warzycha, wcześniej Robert i nikt więcej, wobec czego no każdy jakiś tam mój występ realizowany na żywo, czy nawet jakieś wydarzenie, które z którym byłem związany, no na Węgrzech i dla Polaków też było jakimś tam być może fajną ciekawostką, bo tak jak przyjeżdżali nieraz zawodnicy z jakichś tam dalekich krajów do Polski, gdzie często tego nie doświadczaliśmy, więc obserwowaliśmy, jak ten zawodnik funkcjonuje i tak dalej, i tak dalej. Tak ja byłem takim rodzynkiem. No ale w Budapeszcie fajne miasto. Wyszedłem sobie na miasto, wiadomo, Polacy dobrze przyjmowani. 3 lata naprawdę fajnego grania w piłkę, no bo pograłem troszeczkę sobie i byłem podstawowym zawodnikiem. No i tego też fajnego życia, bo Węgrzy otwarci, Budapeszt piękne miasto, więc no szkoda, że tak późno tam już pojechałem. No zdecydowanie, ale no zawsze jednak będziesz tym wspominanym Polakiem właśnie na Węgrzech. Węgrzy też dobrze czują się w Niemczech. Mówiliśmy sobie już trochę o tym, że ta Bundesliga taką ligą, która widocznie Węgrom pasuje i też wartość tego piłkarza właśnie z Węgier w Bundeslidze jest dosyć wysoka. No rzeczywiście, no zwłaszcza Willy Orban i Peter Gulacsi, takie najbardziej jaskrawe przykłady. Piłkarze od lat, obaj związani z RB Lipsk, obaj będący liderami tego zespołu tak na boisku, jak i w szatni, no bo mówimy o piłkarzach, którzy albo grali, albo grają z opaską kapitańską. Jeszcze warto w reprezentacji Węgier zwrócić uwagę na piłkarza, który grał dzisiaj w środku pola, Andreas Schäfer, 23 albo bodaj 2-letni zawodnik, który na co dzień jest piłkarzem Unionu Berlin. Jeżeli ktoś jest piłkarzem Unionu Berlin i gra tam regularnie, to znaczy, że może coś z niego w przyszłości być, bo jakby jest to dosyć sensacyjnie lider Bundesligi i nie tylko dlatego mówię, że może coś z niego być, bo jest to po prostu klub się bardzo mądrze i rozsądnie przez ostatnie lata, a to jest ich 4. sezon w Bundeslidze od awansu, rozwijający i też zawodnik, który w tym sezonie wywalczył już sobie tak mocno miejsce wyjściowe w składzie Unionu Berlin i wygląda na bardzo obiecującego środkowego pomocnika. Wybiegany, ale z dobrą techniką, z dobrą wydolnością, z taką fajną inteligencją w grze, więc oprócz tych oczywistych nazwisk typu właśnie Orban, Gulacsi czy Szoboszlai, Schäfer to też piłkarz, którego warto obserwować. Natomiast Węgrzy też zaczęli sięgać po piłkarzy naturalizowanych, to może za duże słowo, ale nie urodzonych w swoich granicach, bo dzisiaj choćby Callum Stiles, to jest piłkarz grający w Anglii, urodzony tamże. Jest też kolejny piłkarz, Loïc Nego. To jest gracz z kolei urodzony we Francji, w Paryżu, ale ostatecznie skuszony właśnie przez reprezentację Węgier. Także widać, że wszystkich sposobów się i mają, żeby coś drgnęło, no i ostatecznie efekty jakieś przychodzą. No i mało włos zmontowaliby ci dwaj tego gola, tak? Czyli właśnie tak. Nego dośrodkowywał, a Stiles główkował. No to sprawdzona metoda, nie tylko na Węgrzech. Zresztą o tym wiemy. Dlaczego mieliby z tego nie korzystać, jeżeli ktoś chce grać dla reprezentacji i robi to? No widać, że to są też młodzi zawodnicy. Zresztą tego Nego to poznaliśmy już podczas Euro 2020, kiedy głównie dawał w miarę takie przyzwoite i zauważalne zmiany.
Ja nie widzę w tym absolutnie nic złego. Mhm. Za twoich czasów były też jakieś takie przypadki naturalizowania do reprezentacji Węgier? Nie przypominam sobie. Generalnie na Węgrzech dużo zawodników z Bałkanów. Serbia, Chorwacja, sporo ciemnoskórych zawodników. Ale sięgam tak pamięcią, w reprezentacji chyba nie było za moich czasów żadnego naturalizowanego zawodnika, więc być może się mylę, ale jakoś sobie ciekawe, nie przypominam. Jak to politycznie teraz tam wygląda, jak oni na to patrzą, tam ta Orbanowa frakcja. Ciężki temat teraz jest, jeśli chodzi... Ultraprawicowa strona. No. Ciężki temat, jeśli chodzi o politykę. Myślę, że raczej tego nie ruszać w obecnej sytuacji. Skoro grają, znaczy, że komuś... Okej, także Orban nie, wiecie, kibic piłkarski. Właśnie, na pewno, jest człowiek, który będzie pewnie chciał, żeby ta reprezentacja wieloma kosztami jednak piła się w górę. Co by nie powiedzieć o przywódcy Węgier, no na pewno angażuje się w sport, a w piłkę nożną zdecydowanie. Duże nakłady pieniężne idą na Węgrzech w futbol w ostatnich latach. Mało tego, wspierane są kluby, które są gdzie za granicą, na Słowacji, w Serbii, gdzie mieszka dużo węgierskojęzycznej. Dunajska Streda jest. Dokładnie. I tam są miliony euro pompowane przez właśnie państwo po to, żeby wspierać te kluby, więc no wiadomo, trzeba pomagać. Wpadli na taki pomysł, że państwo musi to, bo tam sponsorów mega takich wielkich na Węgrzech nigdy nie było, no ale jest MOL, są te spółki państwowe, wobec czego no też niektórym zawodnikom nie za bardzo opłaca się jeździć do innych krajów. Na Węgrzech już wiem, że fajne pieniądze można zarabiać. Oczywiście ten poziom taki porównywalny może z Polską już jest i wiadomo, Niemcy, Hiszpania, Włochy i tak dalej, no tam zawsze każdy pojedzie, ale jeśli Węgier miałby wybrać między Polską a Węgrami, no to myślę, że zastanowi się, jeśli będzie grał w dobrym klubie węgierskim, to myślę, że nie zarobi mniejszych pieniędzy niż w Polsce. Mhm. Odbieramy sobie telefon, bo dodzwonił się do nas pierwszy widz. Dobry wieczór, jesteśmy na antenie. Dobry wieczór, witam wszystkich. Akurat fajnie się składa, bo trafiłem pana Tomka Lipińskiego, a od dłuższego czasu próbuję uchwycić, ponieważ chcę się coś tam dopytać, jeżeli chodzi o Ligę Włoską. Co się dzieje, że ten nasz Szymon Żurkowski w tej Fiorentinie nie gra? Kompletnie nie gra, a przecież rewelacyjnie zaczął. Druga sprawa, co się dzieje też z Walutkiewiczem, który poszedł teoretycznie do najlepszego klubu dla nas, dla Polaków, do Empoli, gdzie tam wszyscy się odbijali od dna, a też nie gra. I co się stało z Praszelikiem, który można powiedzieć zjadał naszą polską ligę, był rewelacją, a poszedł, ja nie wiem, czy on w ogóle tam zadebytował w tej Weronie. Dobry wieczór. Same problemy. Rozwiązuj je, Tomku. Masz jakieś pozytywne. Czyli tak, no, Żurkowski, no w tym momencie sytuacja chyba wygląda tak, że stał się niewolnikiem Fiorentiny, bo przez całe lato głośno było o tym, że Empoli bardzo chce go mieć ponownie. Ale tam nawet chyba Cześć ujechał w ostatnich godzinach do niego, nie? Żeby jednak ten transfer doszedł do skutku. No tak, ale tak, ja już chyba kiedyś o tym mówiłem, ale wydaje mi się, że tutaj też takim czynnikiem, który może nie pozwolił Fiorentinie oddać czy też sprzedać Żurkowskiego, było to, że Fiorentina zakwalifikowała się do Ligi Konferencji i pewnie trener uparł się, żeby mieć wystarczającą liczbę zawodników w kadrze i w tym właśnie Szymona Żurkowskiego. No tam konkurencja wśród pomocników jest dość duża. Jeszcze pojawiły się jakieś problemy, czy też pod koniec przygotowania do sezonu i na samym początku sezonu. Takie nie za duże, ale jednak wytrącające z treningu, z problemy fizyczne, mięśniowe i to też na pewno wpłynęło na jego pozycję, że nie była taka, jaka gdyby przepracował normalnie. Co do Walutkiewicza, to na pewno to nie jest tak, że po długim niegraniu w Cagliari przychodzi do Empoli, tak jak pan słusznie zauważył, który uratował czy też podniósł wartość niejednego polskiego zawodnika, że on z automatu to się stanie. No, tam też są chociażby Ismaili. Tam gra ten Włoch, ja zapomniałem, jak on się
nazywa w środku obronu. No tam, ja też nie pamiętam, ale pamiętam, że gra ten Albańczyk Ismaili. To jest naprawdę kawał piłkarza. On jest dobry, ale ten drugi to moim zdaniem to jest drewno. Ja nie wiem w ogóle, dlaczego ten człowiek tam gra. Nie? Znaczy no, w tym momencie ani ja, ani pan nie wiemy, jak gra Walukiewicz. No bo właściwie... Bo biorąc pod uwagę jeszcze, jak ja widziałem Walukiewicza grał, no to nie była ziemia, nie? W porównaniu właśnie do tego Włocha, nie? Który tak, tam tylko gra, że to mówimy o czasie półtora roku wstecz i tak. Półtora roku wstecz to byśmy powiedzieli, gdzie Jakub Kiwior, a gdzie Sebastian Walukiewicz. No ale czas tak zadziałał, że Jakub Kiwior systematycznie się rozwija i teraz jest pewniakiem do gry w podstawowym składzie na Mistrzostwa Świata. Ja mam tylko nadzieję, że ten Milan mu nie zaślepi w oczach i żeby on tam częściej z lewym rozmawiał, żeby mu lewy dał dobre rady, żeby te 2-3 lata sobie pograł, żeby nasi polscy piłkarze szli taką drogą, jak szedł lewy. On sobie zawsze te parę lat ugruntował w danym klubie pozycję, podniósł poprzeczkę i szedł dalej, a nie tak jak nasi, co niektórzy zagra dobry sezon, właśnie tak jak to zrobił moim zdaniem Praszelik. On był tutaj rewelacją, pojechał, no i ja nie wiem, czy on w ogóle tam zadebiutował. Dla mnie to jest po prostu... Nie, zadebiutował, tak. No, na razie no też była tam kontuzja, generalnie w klubie teraz jest nowy trener, jest lekki bałagan, wyniki poniżej oczekiwań, czyli no, musi się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości. A dzisiaj akurat mieliśmy mecz z Węgrami, tam w środku pola grał Noć, tak? Mhm. Nie ten z Legii. Tak, nie, swoją drogą, gdzie ten z Legii teraz jest? Tak. Trzeba zaraz go odnaleźć. I on gra w drugiej lidze włoskiej i w drugiej lidze włoskiej z takich pozytywów. Tak, w drugiej lidze włoskiej z takich pozytywów naprawdę w tym sezonie bardzo dobrze wygląda Jakub Łabojko. Nie mówię w kontekście reprezentacji, tylko tak. A właśnie takiego Nodzia to jest wyżej oceniany właśnie taki Łabojko, którego w ogóle nie rozpatrujemy w kontekście reprezentacji. I to też można pokazać, jak to wygląda w reprezentacji Węgier. Właśnie piłkarz z drugiej ligi włoskiej no jest jednym z takich zawodników wiodących. Słuchaj, odnalazłem Dominika Nodzia z Legii, obecnie w Honwedzie. Ale chyba jakaś kontuzja, bo jeszcze nie zadebiutował w tym sezonie. Aha. Ale w poprzednim grał regularnie w pierwszym składzie ekipy. Honwedu nawet 7 bramek. Jeszcze mnie zastanawia ten Filip. Jezu, Jagiełło. Bo przecież on naprawdę w tej Breszcie na wypożyczaniu rewelacyjnie grał. Tu widzę, gdzieś tam zaczyna grać w tej Genoi i też i bramki strzela i widzę i jakieś tam asysty. Także ja się dziwię, dlaczego na tego chłopaka ta Genoa gdzieś tam w pewnym momencie nie postawiła, bo on naprawdę ma liczby. I on nawet jak w tej Breszcie czy wchodził, czy grał, to on zawsze dawał jakiś impuls. Coś dawał. To nie jest taki bezbarwny chłopak, nie? I ja nie wiem, dlaczego ta Genoa go tak ciągle wypożycza. Że tyle czasu są tam poszedł, że nikt na niego nie postawił. Tak kończąc ten włoski wątek, to mogę panu tylko jeszcze powiedzieć, że no Genoa to jest taki klub, który miele bezlitośnie dziesiątki piłkarzy. Oni kupują ich w jednym okienku transferowym po 20, 30, 40 gdzieś wypożyczają. I naprawdę trudno się połapać, który jeszcze jest na wypożyczeniu, który jest już zawodnikiem kupionym i ten wraca po pół roku, ten tamten po półtora. I no straszny bałagan. I takie kluby jak Genoa nieprzypadkowo znalazł się o takim potencjale kibicowskim, o takim potencjale tradycji, historii, znalazł się właśnie przez takie ruchy, no tak. Przez takie działania znalazł się w Serie B. A jeszcze jak mogę chwilkę co do Ligi Włoskiej. A co się dzieje z Benedyczakiem? Bo on w tamtym sezonie bardzo, bardzo fajnie grał w tej Parmie, strzelał gole, a teraz widzę, że on tam nawet chyba z ławki nie wstaje albo gdzieś wchodzi na ogony. No wstaje. Jest w kadrze. No Parma to jest taki klub, który miał błyskawicznie podnieść się po tym spadku i po roku awansować do Serie A, bo tam jest i poważny właściciel i są kibice i też jest tradycja, ale no to nie okazało się takie ale oczywiste i łatwe. Ale ten Benedyczak naprawdę dawał liczby, bo ja sam byłem zdziwiony, bo ja byłem pewien, że jak on szedł, gdzie on tutaj nie był jakąś tam oczywistą gwiazdą w polskiej lidze. I jak on szedł tam do tej Parmy, to ja to słabo widziałem, a on naprawdę tam poszedł i, że tak powiem, z marszu zaczął grać i naprawdę dawał tam liczby w tamtym sezonie. No tak było. A teraz przyszła konkurencja.
jeszcze bardziej uparli się na to, żeby awansować. Sprowadzili nowych zawodników. Benedyczak lekko poszedł w odstawkę, ale to jest też taki zawodnik młody, na którego na pewno będą stawiali. Tylko problem polega na tym, że Parma, tak jak w poprzednim sezonie rozczarowała, tak przyszedł nowy sezon, przyszli nowi piłkarze i ciągle jest poniżej oczekiwań. No tak. Jeszcze jak mogę, korzystając, że Marcin jest w studiu, też chciałem się coś dopytać o Gryszkiewicza, bo ja tak zauważyłem, że on wyjechał z tego Górnika i tam też go podobno bardzo chcieli, bo tam jest ten z polskim akcentem fajny trener, on mi się Lukas podoba. Kwaśniok. Tak. I tak ja tak mówię, no nie pokazują tego Paderbornu w telewizji, żeby zobaczyć, ale z tego, co tam patrzyłem na live score, to jego nawet na ławce nie ma, nie? No nie mieści się Paderborn. Trzeba przyznać, że Lukas Kwaśniok to jest teraz jeden z ciekawszych trenerów ogólnie. No, powiedzmy w tych niższych ligach, mówię od drugiej Bundesligi w dół. To jest człowiek, który się urodził bodaj w Gliwicach, jeżeli dobrze pamiętam. I grają bardzo fajną piłkę, bardzo ofensywną. Jeżeli będzie w takim razie okazja, to polecam sobie obejrzeć, bo to jest naprawdę duża przyjemność oglądać. Nie, ja widziałem właśnie parę meczy tego Paderbornu, bo ja nawet chyba pierwszy raz zobaczyłem gdzieś u was na kanale sportowym właśnie gdzieś tam połączenie z tym Kwaśniokiem i tak zacząłem sprawdzać. Mówię, trener z polskimi korzeniami i patrzy, on naprawdę sobie fajnie tam radzi. Tak, natomiast w kwestii samego Gryszkiewicza to tam o granie będzie ciężko. To też pokazuje, jak ważne jest wybranie do odpowiedniego klubu, bo dla porównania Damian Michalski, kiedy podejmował decyzję o transferze do Greuther, to było wiadomo, że właściwie z marszu będzie miał miejsce wyjście o 11, bo dwóch ważnych obrońców, Junki i Griesbeck, byli kontuzjowani. I od początku gra już ma w dorobku dwa gole, natomiast no, Gryszkiewicz raczej sobie nie pogra w tym sezonie. Jeszcze jakiegoś Polaka chcemy przerobić? Jakiegoś? Nie. Jeszcze korzystając ze specjalnego gościa tutaj, chciałem się dopytać, jak to jest, że te węgierskie, co najmniej te dwa kluby grają w tych naszych, grają w europejskich pucharach i sobie fajnie radzą, tak jak Ferencvaros i ten chyba Videoton, czy jakoś tam, gdzie gra ten Sendar Daja. I chyba Nikolicz nasz, a te nasze kluby po prostu tragedia. Ja nie wiem, przez tyle lat i Legia, i Lech, nawet żebyśmy się udochowali takich dwóch regularnych klubów, to nie wiem, chyba teraz tylko można na raków liczyć, bo naprawdę fajnie wygląda z roku na rok. No, w piłce nożnej pewne rzeczy są nie do wytłumaczenia, więc Węgrzy generalnie nie są mocarzami też w lidze, w pucharach europejskich, no ale gdzieś tam zawsze te jeden czy dwa kluby wyskoczą, pokażą się na tym firmamencie europejskim. No i w tym sezonie też coś tam się pokazało. Natomiast no, myślę, że to jest bardziej zasługa większej grupy trenerów zagranicznych, którzy zawitali do Ligi Węgierskiej, którzy gdzieś tam swoim nowym spojrzeniem poszerzyli tą ligę i sam system szkolenia, wobec czego no, ja zawsze powtarzałem, piłkarze węgierscy nie byli gorszymi zawodnikami od polskich. W Polsce były większe pieniądze, lepsza otoczka i tak dalej, ale generalnie ja nie widziałem wielkiej różnicy w wyszkoleniu typowo piłkarskim Węgrów, wobec czego no, trzeba było coś tam dodać, musiały wejść większe pieniądze, lepsza organizacja, troszeczkę trenerów lepszych, no i gdzieś tam zaczęło to się zazębiać i pokazywać, dlatego no, ciężko mi się do tego odnieść. Zresztą oni nawet tak na przełomie lat, jak ja obserwuję, to oni nawet są bardzo, bardzo podobną czy reprezentacją, czy do nas, bo oni tak bardziej generalnie te wszystkie mecze są na takim ambicji, na charakterze wygrywane, nie? Tak samo jak my jak mamy nóż na gardle, to potrafimy z każdym wygrać, nie? A jak jesteśmy na chillaucie, no to generalnie brak ruchu, nie? No zdecydowanie, ale musimy też podkreślić sytuację taką, że no Węgry mają 8 milionów ludności, my mamy 40, wobec czego tutaj ten potencjał zdecydowanie mają mniejszy. W związku z tym każdy mecz w europejskich pucharach udany, klubowy czy reprezentacji, tak jak teraz sobie radzą, tylko pokazuje to, że coś tam funkcjonuje na tą chwilę troszeczkę lepiej niż u nas.
Mi, nie wiem, czy pan kojarzy, mi się bardzo podoba, on jest teraz pomału wprowadzany do pierwszej reprezentacji. Jest taki piłkarz, on jest chyba w drugiej lidze belgijskiej gra. Taki skrzydłowy, ofensywny pomocnik. Jak on się nazywa? Wantrza czy coś takiego? On mi się bardzo podoba. Ja nie wiem, czy on jest wykupiony, czy jest tylko wypożyczony. Mówisz o 17... Wejdę ci, przepraszam, słowo. Mówisz o takim 17-latku, bardzo młodym piłkarzu? Tak, tak, tak. On tak tam, nie wiem, z 1,70 m ma, ale taki bardzo szybki, obie nogi. Ja widziałem dwa mecze jego gdzieś tak przez przypadek, bo gdzieś tam leciały właśnie z Węgier, jak on grał. I naprawdę ten chłopak mi się bardzo podoba. Mi on bardzo, bardzo, tak jak patrzę na niego, mi bardzo przypomina Nikolę Zaleckiego, nie? Też ma takie zejście do boku, przyspieszenie, naprawdę bardzo fajny chłopak. Gdzieś mi się tam przewinęło to nazwisko, jednak przyznam szczerze, nie widziałem żadnego meczu w jego wykonaniu, wobec czego ciężko mi się odnieść, no ale to tylko cieszyć się, że coraz więcej młodych zawodników. No i ten Gazdag, nie? Ten Gazdag to też robi tę furorę. On tam wyjechał do tego MLS-u i tam robi liczby i tutaj takie też ma wejście konia, że tak powiem. Radzi sobie. W Filadelfii bramkę zdobył chyba. Lider tabeli. Niedawno. Tak, no tam strzela na potęgę. Fajnie, też mi się podoba. Słuchaj, bardzo ci dziękujemy, bo pobiłeś już chyba i tak rekord bycia na linii, ale no zadawałeś ciekawe pytania i dlatego daliśmy trochę tutaj więcej czasu. Dzięki bardzo za ten telefon. Trzymaj się. Dzięki, pozdrawiam. Z wami zawsze jest sympatycznie porozmawiać. To samo możemy powiedzieć o tobie po tej rozmowie. A widzieliście, przygotowany gość zadzwonił do każdego po jakimś pytaniu. To mi się podoba. Włoska, niemiecka to rozumiem, ale druga belgijska? No jak widzisz, niektórzy śledzą. Duża klasa. Niektórzy śledzą. Jeżeli macie jeszcze ochotę, to być może jeszcze zdążymy odebrać jeden telefon. Natomiast Marcin, dzisiaj też śledziliśmy tak trochę na live score, to co działo się w hicie Czarnogóra Finlandia. Nie, no, w Podgorycy to był w ogóle dzisiaj show prawdziwe. Do 30 minuty 5 żółtych kartek, czerwona. Natomiast do przerwy nie złamali się dzielni czarnogórcy. Złamał się oczywiście szkoleniowiec, który dokonał aż 3 zmian personalnych między chyba tam 27 a 32 minutą. Między innymi Stefan Jovetić legendarny opuścił boisko. No ale niestety czarnogórski mur padł tuż po zmianie stron. 2 gole strzelone przez Finów. Jeszcze czerwona kartka dla Czarnogóry. Tam już poza boiskiem ktoś dostał. Także działo się w Podgorycy, jak to zawsze. Takie są takie kalki językowo-piłkarskie, na przykład jak, nie wiem, jak Szwedzi to defensywa, jak Podgorica to gorący teren. No i było Turcja gorące. Gorący teren zawsze. No, gorące tereny i było gorące rzeczywiście. No to prawda, są takie słowa, wytrychy dla komentatorów czy dla ekspertów studio. Jeszcze odnośnie Nikolicia, bo to padło, on już nie gra na Węgrzech, poszedł do drugiej ligi tureckiej. Gra tam, zagrał już chyba nawet kilka spotkań. Sprawdzałem sobie. Nieważne, czy gra, ważne, czy strzela. Właśnie na razie jeszcze nie, ale to chyba 3-4 spotkania zdążył zagrać, więc jeszcze... Pewnie odpali, znając jego, zwłaszcza, że to Liga Turecka numer 2. Jeszcze dzisiaj jeden hit muszę z egzotycznego obowiązku dodać. Liczyliśmy trochę po cichu, że być może San Marino odniesie zwycięstwo albo przynajmniej pokusi się o dobry rezultat. Po znakomitym rezultacie w meczu towarzyskim z Seszelami, gdzie zremisowali 0-0, dzisiaj z Estonią niestety 0-4. Więc Tomku, tak powiedzmy, że quasi włoski wątek, jeżeli chodzi o San Marino, też możemy tutaj przemycić. No właśnie nie wiem, jak to połączyć, jak tutaj, co tutaj. No nic, no czekamy jeszcze też na jakiś zryw, może kogoś tam jakiegoś Włocha zasymilują i będzie lepiej. Ale no ważna informacja, liczba dnia to 1500, bo też możemy powiedzieć 1500, reprezentacja Włoch, się właśnie drugi gol Federico Di Marco był 1500 w historii reprezentacji Włoch. Co na pewno też jutro odbije się takim dość szerokim echem. No i ten Di Marco, taki niepozorny, biegający, taki robotnik, fajny zawodnik, że użyję tego słowa, wejdzie do historii obok takich nazw jak Vieri, który chyba z Christian Vieri, jak tak sobie przejrzałem statystyki, był strzelcem gola numer 1000. 97 chyba. No, trochę czasu, czyli na gola 2000 musimy czekać tak mniej więcej ile? Tak z 15 lat. No, może dożyjemy. Jeszcze może to na Roma będzie grał. Wcale bym się mocno nie zdziwił. Po tysięcznego występu będzie się kręcił pewnie. Dokładnie. To jeszcze na koniec, Mariusz, jako że ciebie mamy. Ty uczestniczyłeś na Węgrzech w takim bardzo dużym wydarzeniu, bo byłeś wtedy, kiedy był pogrzeb Ferenca Puszkasza. Tak. To była przeżycie, podejrzewam, że olbrzymie, bo Węgrzy też z wielką pompą to zorganizowali. Tak, zdecydowanie. Przykaz z góry był od władz ligi, że wszystkie drużyny z pierwszej ligi w pełnych kadrach uczestniczyliśmy ubrani w dresach klubowych w tym pogrzebie.
bardzo, bardzo taka wzniosła uroczystość. Około 40 tysięcy Węgrów prowadziło ze Stadionu Narodowego na cmentarz tego wybitnego piłkarza. Spędziliśmy tam chyba z 6 albo 7 godzin. Byłem gorzej zmęczony niż po jednym meczu. No, na pewno takie sytuacje, cokolwiek by nie powiedzieć, no, bardzo przykre, zapamiętuje się, bo takiego zawodnika żegnały na największe sławy i premierzy i był chyba Florentino Perez wtedy jeszcze na tym pogrzebie, delegacja z Realu Madryt, więc no, dopiero podczas tego pogrzebu tak naprawdę przekonałem się, bo nie byłem świadkiem, nie widziałem nigdy, jak grał na żywo, z racji wieku, jakim wielkim zawodnikiem był. Tą wielką postacią. Dokładnie, jaką wielką postacią dla Węgrów. Mimo tego, że on wyjechał, że przyjął obywatelstwo hiszpańskie, to jednak no, wrócił i bardzo, bardzo go tam szanowali. Mhm. No, Ferenc Puszkasz, jedna na pewno z ikon piłki nożnej. Panowie, kończymy. Bardzo wam dziękuję za tę dzisiejszą dyskusję. Tutaj przewinęło się dzisiaj mnóstwo wątków, co mnie bardzo cieszy, bo trzeba jak najbardziej rozszerzać, nie mówić tylko o dwóch drużynach. I Seszale padły, i San Marino. Ale informacja dnia jest taka, że Włosi są w Final Four, jeżeli chodzi o Ligę Narodów. Tomasz Lipiński, bardzo dziękuję. Mariusz Żółnierzycki. Dziękuję. Mariusz, przyjemność. Oczywiście, jak zawsze. Marcin Bożencki. Dziękuję również. Z wami też była przyjemność tutaj sobie spędzić ten wieczór. Bądźcie z nami także jutro w kanale sportowym. Do zobaczenia. Dobrej nocy. Naszego podcastu każdy z każdym posłuchasz tylko w aplikacji MP Go.